Siemaneczko, w setnym odcinku Gothic 3. Okrągła liczba, prawda? No i na tą okrągłą liczbę mamy cały secik łowcy smoków. Wygląda to zajebiście. Bardzo się cieszę, że mogłem kupić ten hełm tutaj. Był wart każdej sztuki złota. Opowiedz mi o tej okolicy. Nie ma tu nic ciekawego. Lód i śnieg. A, jest jeszcze klasztor. Wysoko w górach. Ale od jakiegoś czasu nikt się stamtąd do nas nie odzywał. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pogadaj z Frithjofem. Od czasu do czasu bywa w klasztorze. Nie pamiętam, kto to był, czy go spotkaliśmy takiego. Jak dotrę do klasztoru? Obok wioski biegnie ścieżka prowadząca w góry. Musisz się nią udać. Co nowego? Sytuacja nie wygląda zbyt przyzwoicie. Orkowie otoczyli wioskę, a także rozstawili obozy na drodze do klasztoru i klanu Młota. Wkrótce zostaniemy całkowicie odcięci. Zaczęły się także wydarzyć dziwne rzeczy. Ostatniej nocy wyszedłem z chaty i zobaczyłem coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Co takiego? Niebo na zachodzie zapełniło się jaskrawymi światłami. Żółto, fioletowo, czerwono i niebieskie przebłyski wyglądały zza gór. To pewnie sprawa orkowych szamanów, którzy przygotowywają swoje rytuały. Przygotowują. Wkrótce nas zaatakują i obawiam się, że będzie to nasza ostatnia bitwa. Okej. Wprowadzisz mnie w tajniki zawodu kowala? Na Inosa! Mogę to zrobić! Ale nie mogę cię nauczyć wytwarzania broni z czystym. W tym celu będziesz się musiał udać. Tak myślałem. Chcę zgłosić. Przyniosłeś narzędzia. To znaczy? Sądziłeś, że dam ci materiały? Stal jest droga. Zbyt droga, żeby marnować ją na czelad. Czego potrzebuję? Kowal musi mieć młot. To chyba ja. Przynieś 30 sztabek stali. Przy odrobinie szczęścia powinno wystarczyć na 10 dobrych ostrzy. Dobra. Nie mam tego. Nie mam 30 sztabek stali. O, w mordę kopane. Ale surowa stal, kawał surowej stali. Czy to chodzi o takie sztabki? Kurwa. No a jakie inne? Innych sztabek nie ma. Ja pitole, gościu. To od cholery tego chcesz. Oczywiście nie masz jej na sprzedaż. Dobrze, że nie rudę, bo już z rudą to już by było naprawdę przegięcie. Dobra, zobaczmy, co tutaj przywódca nam powie. W sumie też przydałby nam się jakiś teleport wreszcie do tego klanu. Może najpierw nawet możemy z nią pogadać. Że najpierw zaczniemy. Nie ma na stole. To już wzbudza w mój niepokój, jak tutaj nie ma na stole. Mogłem, kurde, sprawdzić przed odcinkiem. Troszkę tego żałuję. Dobra, no nie mamy tutaj nic. No oprócz tych wybuchowych. Nie ma tu nic. Jest, oczywiście, że jest. Dobra. Sytuacja uratowana. O! I tu jeszcze mamy kuferek jakiś. Złamany. Otwieraj, Bezi. Nie się cackasz z tym. Dobra, i troszkę rudy jest, także spoko. Dobra, no i teraz możemy pogadać. Przywódcą. Zobaczymy, co tam nam powie ciekawego. Inos, z tobą. Jesteś wojownikiem, nie pielgrzymem. Od razu to widać. Przybywasz z Myrtany? Mniej więcej. Więc masz już za sobą to, co wciąż przed nami. Fajna zbroja. Jakiegoś tygrysa śnieżnego, nie? Tego pewnie z tego szablozęba. Pielgrzymem? A czemu miałbym być pielgrzymem? No cóż, do położonego w górach klasztoru Inosa przybywali niegdyś pielgrzymi z całych krain centralnych, ale od czasów wojny mało kto o tym zaglądał. No nie dziwię się. Byli tu ostatnio jacyś pielgrzymi? Pielgrzymi? Nie, ale nie tak dawno temu był tutaj mag ognia. Udał się prosto do klasztoru. Chyba się śpieszył. Wiesz, jak miał na imię? Milton. Milo. No.
Nie, Milton. Tak myślałem. Tak się właśnie nazywał. Który tak dziwnie mówi, spokojnie, tak, jak nie? Jak mogę się dostać do klasztoru? Podążaj w góry, ścieżką prowadzącą u podnóża wioski. Co jest wciąż przed wami? Walka o przetrwanie. Orkowie bezkarnie plądrują nasze ziemie, a my chowamy się po wioskach. Czas położyć temu kres. Klan Ognia zdobędzie moc przodków i wypędzi stąd orków. Tak myślałem kiedyś. To był mój błąd. Słyszałem, że twój syn zaginął. Nie żyje. Nie masz mi nic więcej do powiedzenia? A co mam ci powiedzieć? Prędzej czy później śmierć dosięgnie każdego wojownika, tylko dla niektórych los bywa bardziej łaskawy. Zdarza im się odejść zbyt wcześnie, ale przynajmniej nie będą musieli patrzeć na ciała swoich martwych dzieci. Więc czym jest moc przodków? Nie słyszałem o żadnych twoich zasługach w walce z orkami, a ty pytasz mnie o najcenniejszy sekret naszego klanu. Najpierw udowodnij, że twoja nienawiść wobec orków jest równa naszym ludziom. Jak mam to udowodnić? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że walcząc przeciw orkom, będąc po naszej stronie. Brałem udział w kilku bitwach. Opowiedz mi o tym. O kurwa, czuję się jakbym stał przed Gomezem, nie? I tam zdawał ten raport. Znaczy przed dołączeniem jeszcze do starego obozu. Z kogo znam w kolonii. Walczyłem wraz z klanem Wilka o południowy most. Odzyskaliśmy kontrolę nad przełęczą. Słyszałem o tym. Podobno Hogar został okrzyknięty bohaterem tej bitwy, a jak ty się tam przysłużyłeś? Pomagałem tu i ówdzie. Ktoś musiał przecież osłaniać plecy. Z tego co pamiętam, to gdyby nie ja, to zginął na każdym metrze, nie? Okej, okay, pewnie jeszcze mogę powiedzieć o tej kopalni, ale tego nie zrobiłem i może coś jeszcze. W każdym bądź razie, no więcej rzeczy nie lubiłem. Dobra. Nie powinieneś winić Kurta za niechęć przybyszu z południa. Jego rodzinę spotkało wiele złego. A ty pewnie jesteś jego żoną, mam rację? Albo córką. Tak, jestem żoną Kurta i wojowniczką klanu Ognia, ale lepiej po prostu mów mi Helga. Wreszcie z jakąś kobietą możemy pogadać, nie? Nie odchodź jeszcze. Kurt nie miał odwagi poprosić o pomoc w sprawie rodziny, ale ja tak. Jego matka... Jako matka błagam cię, abyś odnalazł mojego syna Bjorna, albo przynajmniej jego zwłoki, abyśmy mogli odprawić mu godny pochówek. W zamian zrobię wszystko, o co tylko mnie poprosisz. A Bjorn to nie był ten martwy Nordmarczyk na piedestale tam przyzywania tego demona? Czy nie? Już nie pamiętam. Co możesz mi zaoferować? Jestem gotowa oddać wszystko, co mam, jeśli tylko uda ci się go odnaleźć. Ciekawa ta jest opcja, nie potrzebuję niczego. Złota mam, to mnie nie interesuje. Klan Młota potrzebuje wojowników. Byłabyś w stanie przekonać swojego męża do pomocy. No to w odbiciu tej kopalni, to prawda, chociaż... atak na kopalnię, nie chcę, żeby tam zginęli jacyś inni ludzie, nie? Ale samemu to będzie mordęga, nawet nie wiem, czy to będzie do zrobienia samemu. Klan Młota potrzebuje wojowników. Z pewnością nie będzie to łatwo, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Cóż, w takim razie pozostaje mi rozejrzeć się za twoim synem. Dobra. No właśnie. Tak czuję, że to będzie właśnie gadka o tym. No dobra, powiedzmy to. Przynoszę smutne wieści. Czy on nie żyje? Opowiedz mi, jak do tego doszło. Orkowie złożyli Bjorna w ofierze, aby przywołać demona, który im teraz towarzyszy. Jego ciało porzucili w dolinie niedaleko grobowca. Ledwie powstrzymuję łzy. Mówiłeś już o tym Kurtowi? Jeszcze nie. Musisz mu o tym powiedzieć osobiście. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Dobrze.
Ostry jest, nada się. Dobrze mi się kojarzyło. To był właśnie ten chłopak tam. Odnalazłem twojego syna. Gdzie? Niedaleko grobu przodków na zachodzie. Nie żyje, zabili go orkowie. Wiedziałem, lepiej jeśli już sobie pójdziesz. Dziwne, że mu nie powiedzieliśmy o tych szczegółach. No ale dobrze, no. Materiały dla Kana, pancerz, spadkobierca, wodza. A dlaczego mam sobie... Aha, to jeszcze nie jest koniec. Kurt dowiedział się już o wszystkim i zdecydowanie nie jest szczęśliwy z przebiegu wydarzeń. Ryzykowałeś dla nas swoim życiem. Nawet jeśli mój mąż okazał się dla ciebie szorstki, przyjmij moje podziękowania. Potrzebujesz wojowników. Klan Młota potrzebuje twojej pomocy. Obawiam się, że niestety nie będę mogła ci z tym pomóc. Nie mogę im rozkazać z tobą iść, ale nie pozwolę ci odejść z pustymi rękami. Okej. Co mam dla ciebie zrobić? Jest tylko jedna rzecz, którą mogę ci oddać. To topór Bjorna, którego niestety nie wziął ze sobą, a na tą nieszczęsną wyprawę. Wspaniała broń wykuta przez samego Ingwara. Teraz poszedłby razem z nim do grobu. Z pewnością lepiej będzie, jeśli zabierzesz go ze sobą. Przynajmniej nie będzie się kurzył w grobie. No dobra, taka wspaniała broń zasługuje na chwałę dłuższą niż jej właściciel. Niech posmakuje krwi twoich wrogów, jeśli jednak ci się nie przyda. Niechętnie pozwalam ci go sprzedać. Na południu z pewnością dostaniesz za niego małą fortunę. Na pewno jej nie będę sprzedawał, bo jestem kolekcjonerem, ale pewnie też mi się nie przyda. Pokaż mi ten topór Bjorna. 340. Imponujący topór, godny najpotężniejszych wojowników. No, powiem wam, że wygląda no spektakularnie. Schowaj Jezus sobie, mądry chłopa. Chcę zobaczyć, jak się będziemy tym tłuc. Mógłbym, nie? Ale ja nie po to wykupywałem parowanie tarczą, żeby teraz się przerzucić na to. Bo chyba parowanie tarczą to nie daje... Nie daje lepszego parowania tutaj, nie? Ale pięknie wygląda, naprawdę. Widać, że jest kunszt roboty. Został włożony w to. Oboje będziemy mieć kłopoty. Szkoda, że wojowników nie dostarczysz, ale też nie dziwię ci się. No dobra. Schowaj broń. Czekajcie, nie, bo tu się zakręciłem. Dobra. To mamy ogarnięte. Może chodźmy na polowanie, nie? Tak, chodźmy na polowanie, dokładnie. Na tych orków to może kiedy indziej. Chodźmy na polowanie. Dobrze, chodź ze mną. Wiem, gdzie można sobie postrzelać. Tego białego jelenia, czy tam coś tam spotkamy. I jeszcze co? Biały rozpruwacz jest? Coś tam jest jeszcze do zrobienia. Chociaż na temat tego białego jelenia trzeba pogadać z kimś chyba z klanu Wilka, nie? Tam trop prowadzi. Myślałem, że tam pójdziemy do tej chatki. Nie możesz biec szybciej. Pewnie nie możesz. Zobaczymy, gdzie nas tutaj zaprowadzi. No idę cały czas za tobą. Tutaj najbliższa okolica jest wyczyszczona. Chyba, że teraz się coś zrespi. Co jest całkiem możliwe, oczywiście. O, brałem to. Tak. Nie ma tu nic więcej. Dobra, zmienimy strzały na zwykłe. Gdzie ty masz tą zwierzynę swoją, co? Tylko nie mów mi, że na orków będziemy polować, bo się zdenerwuję troszkę. Dobra. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zwykle aż się tu roi od zwierzyny, więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. Okej. Okay. Aj, to zadanie jest wykonane. Dobra, jesteśmy w Geldern, tak? Tak. Nie wiem, czy ja przegapiłem ten kamień, czy kiedyś nie mogłem go podnieść. Pewnie nie mogłem go podnieść.
Liczę, że da nam dobrze. I wykupiłem sobie u szamana na robienie zwykłych mikstur siły recepturę, bo nie miałem takiej. Zrobiłem w razie W, ale widzę, że na razie nie muszę jej stosować, bo po prostu siłą się kwalifikuję, żeby założyć sobie nową broń. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra. I co? I myślę, że możemy wracać. Tylko wyjdziemy. Może to pomoże. No nie wiem, już kończą mi się pomysły. Ale widzę, że jest taki sam problem identyczny. Jak w przypadku... Dobra, coś się tam nawet udało mu zrobić. Tylko, że on będzie i tak biegł chyba do obozu. Jezus, brakło mi słowa. No ale dobra, tu już nic innego nie wymodzimy. Tylko szkielet. Jak najwięcej może uda się ich ukatrupić. Dobra. Pięknie. Dobra, oj. Nie, biegniemy. Nie, jest tutaj cały czas ten szaman. Dobrze. Oczywiście, kurwa. Dobra. Zjedz coś, Bezi. Ja tam ubiję tamtego szamana. On tutaj stoi tak w samotności. Bardzo dobrze. Tutaj biegną do mnie. Tamten nie przyszedł, także to też jest dobra nowina. Pusznicy pieprzeni. Ja cię rozwalę w tradycyjny sposób, gościu. Znaczy orku, paskudny. Mamy nawet chyba szansę to ogarnąć, bo tamten gdzieś zaginął w akcji. A tu zostało tylko paru orków. Może się teraz wróćmy po tamtego. Ach, szkoda. Szkoda szczępić ryja. Fajnie byłoby trafić kusznika. Zatrzymaj się, Boga. Dobra. Dobra. Idziemy tam pomóc naszemu. Tego już ogień strawi, albo przynajmniej porządnie zmiękczy. Dobra. No i teraz to rozumiem. Tu jest jeszcze jeden, okej. Dobra, to weź tamtego. Dobra. Pięknie. Na mnie się stargetował. Bardzo dobrze. O to chodzi. O to chodzi. O, dobra. Chyba nie jesteś rozczarowany. Przypominają mi się stare czasy. Co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja zamierzam wrócić do wioski i spić się w trupa. Możesz zatrzymać to całe orkowe żelastwo. Ja nie wiem, jak ty się uchowałeś do tej pory, stary. Nie mam pojęcia. Tu nie mamy o czym gadać. To zbierajmy, ale nie, raczej nic nie miałem przy sobie. Ciekawego, chyba że ci szamani zaraz tam zerkniemy i zakończymy sobie tu odcinek. Złamany. No bez i nie denerwuj mnie. Dobra, troszkę rudy zawsze się przyda. No i tak to właśnie trzeba zrobić. Najpierw trzeba zmiękczyć grupę. Dopiero potem można mówić o jakimś wspólnym ataku. Bo inaczej no to jest masakra. On po prostu ginie, bo on biegnie na pałę. On nie wie co to znaczy wycofać się. I tym podobne. Czy to są tutaj jakieś żyły rudy? Magicznej rudy? Nie. Przez te krzaki to tak ciężko nieraz wywnioskować co może być. Że masakra, no ale dobra. Się zastanawiam,
Gdzie tego drugiego szamana ubiłem? A, tutaj jest. Dobra, nic ciekawego przy sobie nie mają. Tu sobie kończymy odcinek, ja już te trupki tam pozbieram sam. I zobaczymy się. Ciekawe, czy wódz klanu będzie zadowolony z tej sytuacji, ale dobra, na dzisiaj to tyle, także na razie.